Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję bezprzewodowej myszki firmy Gigabyte. Jest to model Air M93 Ice. Cena takiej myszki to jakieś 180 do 200 zł w zależności od sklepu. Czy jest to dużo? Jak poznacie wszystkie zalety tej myszki, myślę, że będzie Wam łatwo ocenić ten stosunek jakości do ceny. Według mnie myszka naprawdę fajna w tej kwocie. Nie jest to co prawda typowa myszka dla graczy, chociaż na niektórych aukcjach internetowych występuje z dopiskiem Gaming Mouse. Natomiast producent na swojej stronie nie podaje nic takiego, dlatego ja ją traktuję jako myszkę uniwersalną. Czyli może być to myszka przeznaczona do gier, może być używana po prostu do pracy w Windowsie czy do pracy biurowej. Na początek szybkie informacje. Jak widzicie, samą myszkę mamy na opakowaniu. We wnętrzu mamy też troszeczkę opisów na temat technologii. Technologia Gigabyte Ice to laserowa soczewka, która radzi sobie z praktycznie każdą powierzchnią i faktycznie ta myszka działa świetnie i na podkładkach, i na blatach, także na przykład na białym blacie nie ma żadnego problemu. Działa też na takich troszeczkę dziwnych powierzchniach jak ubranie czy dywan na przykład. Natomiast producent chwali się, że także na szklanych stołach, na jakichś odblaskowych powierzchniach też sobie radzi. Więc to jest na pewno duża zaleta tej myszki, precyzja sensora i łatwość jego działania na wszelakich powierzchniach. Mamy też informację, że myszka bardzo fajnie leży w dłoni, to sobie zobaczycie za chwilkę. Z tyłu tutaj mamy przykłady takich powierzchni jak szkło, drewno, skóra, jakiś kamień i ubranie. Kolejna fajna rzecz, czterokierunkowa rolka, bardzo się przydaje. Przycisk do free scrollingu, czyli technologia Gigabyte'a, do szybkiego przeglądania stron i dokumentów w każdą stronę. Ładowalna bateria wewnętrzna, czyli możemy grać bezprzewodowo, możemy także podłączyć sobie kabel, dalej grać i ładować baterię. Bardzo fajny design, przełącznik DPI w locie, dodatkowe programowalne przyciski. W komplecie oczywiście jest kabelek z wejściem micro USB i pełnym USB do ładowania wewnętrznej baterii. Jest on dość długi, więc spokojnie możemy sobie grać, jednocześnie mamy pełną swobodę ruchów, a jednocześnie ładujemy. Do testów nie dostałem już tego akumulatorka, który powinien być w zestawie, jest zwykła bateria Panasonica. Natomiast jeśli włożymy sobie baterię ładowalną, czyli akumulatorek, wtedy tutaj możemy sobie to ładować i bateria ma swoje miejsce w takim miejscu. Jest jedna, więc nie ma z tym problemu. Producent podaje, że w pełni naładowana bateria o pojemności 2100 mAh pracuje w tej myszce do 3 miesięcy, więc wynik całkiem dobry. Oczywiście bateria może mieć też troszkę większą pojemność, zależy jaką to sobie włożycie. Tej zestawu już niestety nie ma, ale to już mniejsza z tym. Myszka posiada odbiornik USB, malutki jak widzicie. No i zasięg łączności to do 10 metrów. Praktycznie z tym zasięgiem nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o wagę myszki bez baterii, to jest 90 gram. Z baterią pewnie jakieś 110-115. Co jest fajne, to wymiary myszki i lekkie wyprofilowanie pod prawą dłoń. Jeśli chodzi o wymiary, to w najdłuższym miejscu ma ona 113 mm długości, czyli jest całkiem. No taka myszka wielkości średniej. Zobaczcie, moja dłoń leży na niej właśnie tak. Lepsza troszeczkę jest do finger gripa, natomiast do palm gripa też jak najbardziej się nada. Mamy profilowane miejsce na kciuk i tutaj taki lekki podeścik. Klawisze też są leciutko wyprofilowane, więc chwyt tej myszki jest całkiem przyjemny. Dobrze, teraz przyciski. Jak widzicie, przyciski lewy, prawy pracują dość fajnie. Ani głośno, ani cicho, natomiast wciska się je lekko i pracują na całej swojej powierzchni. Mamy także rolkę, która jest naprawdę fajna, ponieważ jest dość duża, jest gumowana, dobrze się jej używa, oczywiście działa jako przycisk, no i działa, co najważniejsze, do przodu, do tyłu i prawo-lewo, czyli jest czterokierunkowa plus przycisk. Tutaj mamy przycisk do free scrollingu, czyli wystarczy go przytrzymać i możemy sobie dowolnie cały dokument czy stronę www przewijać góra-dół, prawo-lewo, jak tylko chcemy. Natomiast tutaj po prostu mamy taki dedykowany przycisk z tą opatentowaną technologią Gigabyte Free Scrolling. Poniżej przełącznik DPI, ja Wam jeszcze pokażę, on może migać albo szybciej, albo wolniej, czyli mamy dwie rozdzielczości, 1200 oraz 2000. Według mnie do gier w zupełności 2000 wystarczają, bardziej, że jest to sensor laserowy dość precyzyjny, tak więc myszkę tą jak najbardziej można też polecić graczom, jeśli szukacie myszki bezprzewodowej w miarę taniej, ponieważ jak wiemy bezprzewodówki są droższe, to tutaj te 180-200 zł nie jest jakąś zaporową ceną. No i pozostałe przyciski to jeszcze te dwa przyciski boczne, które są umiejscowione tak w miarę logicznie, przynajmniej jak do mojej wielkości dłoni. Z obsługą nie miałem żadnych problemów. No i przyciski, jak widzicie, troszeczkę wystają.
Wciski te działają dość cicho i lekko, tak więc korzysta się z nich naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o materiały, to myszka wykonana jest dobrze. Myślę, że nie ma tu jakiejś rewelacji, natomiast też nie jest źle. Tu mamy porządny plastik, tu mamy taki lekko chropowaty plastik zapewniający lepszy chwyt. Po tej stronie również taki sam plastik i taki ozdobny niebieski pasek. Jest też logo Gigabyte'a, takie słabo widoczne, ale jest. I oczywiście niebieskie przyciski boczne, kontrastujące z tym paskiem. A od spodu to mamy włącznik, wyłącznik, sam sensor Gigabyte Eyes oraz, moi drodzy, ślizgacze. Gdzie są ślizgacze? Otóż w tej myszce za ślizgacze robią po prostu takie plastikowe podwyższenia. Myślę, że dlatego producent nie dawał klasycznych takich teflonowych lub innego materiału ślizgaczy, ponieważ jako myszka bezprzewodowa przeznaczona do laptopów bardziej jest narażona na powierzchnię typu właśnie jakieś biurka, jakieś blaty, a nie na podkładkę, która jest dla tych ślizgaczy przyjazna. Dlatego tutaj mamy coś takiego podwyższenia z plastiku, które po prostu mają mieć większą wytrzymałość, większą odporność i na tym blacie działam co prawda dość głośno, natomiast z precyzją przemieszczania się tego kursora nie ma żadnego problemu. Jeśli sobie używamy tej myszki na przykład przy laptopie i przesuwamy myszkę na przykład po kanapie, wtedy wiadomo, że jest cicho, a jednocześnie sensor radzi sobie z tą powierzchnią bez większego problemu. Tak więc podsumowując, Gigabyte Air 93 Ice, myszka jakby nie było posiadająca sporo zalet, kosztująca jakieś 180-200 zł. Z tych zalet najważniejsze to dość ciekawy kształt, dość wygodna konstrukcja, czterokierunkowa rolka, osobny przycisk do free scrollingu, przełącznik DPI, dwa przyciski dodatkowe. Niektórzy gracze mogą za minus mieć to, że jest tu tylko 2000 DPI, że nie jest to taka typowa myszka dla graczy, natomiast dla mnie w zupełności wystarczająca. Minusem może być też brak tradycyjnych ślizgaczy, ponieważ jeśli byśmy chcieli grać sobie na podkładce jednak, no to nie dają one aż takiego ślizgu jak normalne ślizgacze, ponieważ po prostu są troszeczkę chropowate, jest to plastik, a nie super gładki teflon czy podobne tworzywa. Fajna jest też możliwość ładowania baterii w trakcie gry, to się naprawdę przydaje. Generalnie biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, nie jest to na pewno zły produkt, natomiast ma ta myszka, jak już powiedziałem, kilka dużych zalet. Oczywiście jesteśmy ciekawi też, co wy myślicie o tej myszce, piszcie komentarze pod filmem. Po więcej informacji zapraszam Was też do recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl. Link do tej recenzji jest w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!